Pozdrawiam, jest Błażej Wronowski, Hermutopór. Sprawy wojenne kolejność mieć muszą, więc w szyku bojowym na rozkaz czekamy. Stojąc pośród swych braci, z kopią w ręku i szablą u boku, opowiedzieć wam chcę o życiu moim, które ponownie przed bitwą pod opiekę Najwyższego oddaję. Roku pańskiego 1612 na świat przyszedłem. Ojciec mój, wojennym człowiekiem będąc, dwór nasz w oręż wszelki wyposażył i tam, wśród szabel przodków, w duchu rycerskim mnie chował. W ojczyźnie mojej szabla miejsce zaszczytne ma. Jak powiadają, koło życia i śmierci wiąże. Ojciec mój, co przy chrzcie mnie trzymał nie na rękach, ale na krzyż złożonych szablach, wymownie dawał znać, że synem szabli jestem. Z nią żyć i umierać muszę. Blasius, ego ti baptisto. In nomine Patris. Et Filii. Et Spiritus Sancti. Amen. 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 Husarze, chrzcząc swoich synów, trzymali ich na skrzyżowanych szablach, na znak, że to dziecię do szabli zrodzone, a więc musi z nią żyć i umierać. Tą symbolikę przejęła potem szlachta, a potem konfederaci barscy, którzy ponoć też właśnie na skrzyżowanych szablach byli ochrzczeni. Na tychże szablach mieli często umieszczony wizerunek Matki Boskiej, bądź imię Jezus. Nad tym krzyż lub oko opatrzności. Zwyczaj ten opisuje Kazimierz Władysław Wójcicki w roku 1843, ale nie wiadomo, czy jest to przekaz historyczny, czy może jest to legenda. Ojciec na edukację mą nie skąpił. Wychowanie wojskowe ceniąc, nauczyciela chciał mi nająć, by w ćwiczeniach rycerskich nauk mi udzielał. Był ktoś taki. Zwał się Jan Jerlicz. To on mnie twardą ręką wykuł. Nauczył, co to jest prawość, mądrość i męstwo. Przeszłość jego tajemnicą była, lecz wiedziałem, że przed laty pod ojcem moim służąc w niewolę moskiewską popadł. Dziwne opowieści o nim krążyły. Mówiono, że z niewoli uciekł, że w pojedynkę rzucał się do walki, że zemsty szukał za krzywdy swoje. Wiosną roku 1620 list dotarł, że żyje, do kraju powraca i schronienia szuka.
Agnieszko, wynoś się, powiedziałem! Jak mogłeś, głupcze? To źle prawie, zabroniłem ci się zbliżać do stajni! Może wydobrzeje! Co wydobrzeje? Nic nie wydobrzeje! Błażej, ciebie batem bidzi skórę drzeć na pasy! Gdzie ty rozum miałeś, ośle jeden? Konia ochwaciłeś, zat, jak kamień! Konia mi zmarnowałeś! Ojciec jeno krzyczeć umie, jakby mała żyła! Ty o matce lepiej nic nie mów! Gdzie pójdziesz? Jeszcze nie wiem. Odpocząć muszę. Rozumiem. Lata tułaczki, wojna. Kto cię wykupił z niewoli? Dzięki, Jerzy. Dzięki. Dzięki za gościnę i za chleb łaskawy. Odpocznę parę dni i ruszam dalej. Gdzie pójdziesz? Służba wszędzie ciężka. Alumnat chyba jeszcze nie dla ciebie. Eksperiencję wojskową posiadasz. Na koń siądziesz. O ręce nie wspomnę, boś do szabli zawsze był wprawny. Starcze. Dość. Co było, to było. Rzecz zamknięta. Sprawę mam do ciebie. Błażej. Nie stój tam za drzwiami. Chodź tu. Weteran, który znalazł schronienie w gościnnym dworze, mógł też być wykorzystywany jako preceptor, jako wychowawca synów gospodarza. Uczył ich fechtunku, uczył jazdy konnej, ćwiczył w strzelaniu, i to zarówno z łuku, jak i z broni palnej. Potencjał wiarusów, weteranów wojennych był wykorzystywany indywidualnie do szkolenia młodzi rycerskiej na dworach magnackich czy na dworach szlacheckich. Wiesz, co to jest? Krzyż. Nie. To jest twój świat. Ma cztery ćwierci. Po nim chodzić będziesz. Do roboty, Bekso. Nauczyciel w palcat mnie uzbroił, kierunki cięć wyznaczając. Kolejność uderzeń określił, a ja do ręki zmęczenia powietrze ciąć musiałem, by z kija świst wydobyć. Słuchaj i zapamiętaj. Ból to twój przyjaciel i nie pozwolę, żeby cię opuścił. W pal drewniany razy wymierzać kazał, aż kij pęknie, a dłoń moja do bólu przywyknie. Beksa! Jako że wątłej byłem postury, krzepkość mą za cel obrał i formować począł. Trud nauk i ćwiczeń narastał dnia każdego. Wytchnienia było niewiele, co złość moją wzmagało. Z trwogą wspominam tamte chwile, bo krwią i potem za upór jego płacić musiałem.
Jeszcze raz. Ojciec mówił, że przed nim z pana szermierz. Opowiadał, jak na studiach w Wittenbergu dawał pan dowody takiej biegłości, że szermierze zachodni nadziwić się nie mogli. Ojciec dużo gada. Podobno 5 niemieckich pludrów kijem pan sponiewierał. Krzyżową sztuką raz wymierzał i... I ty też za dużo gadasz. Masz. Dzisiaj też. Dzisiaj też, czorcie. I wody dolej. Kiedy pełno? Ciężkie strasznie. Ciężkie. No, to naści kamyczek. Za co? Krzepy ci przybędzie. Bałem się nauczyciela mego, lecz ciekawość silniejsza była od strachu. Broń, z którą przybył, wyobraźnię rozpalała, w miejsca dalekie moje myśli przenosząc. Magia jakaś w tym była, której na rozum wyjaśnić nie sposób. Zuchwale szablę z pochwy obnażałem i jak hetman zwycięsko wznosiłem ją do góry. Na życia Bóg nas powołał, byśmy jak świeca w ciemnościach byli. Winność wypełnić nam trzeba i zgasnąć, kiedy przyjdzie pora. To był strach. Twój największy wróg. A kiedyś twój najwierniejszy kompan. I to z nim będziesz walczył. Pokochaj go jak brata. A niczym cię nie zaskoczy. Szabla jest zrośnięta z polską historią od bardzo dawna, chociaż samo słowo wschodnie jest i nawet nie bardzo wiadomo skąd. Podejrzewają, że gdzieś tunguskie jakieś słowo seleme gdzieś było na początku, a potem staroruskim, wcześniej niż w polskim niestety była już sablia i w węgierskim była sablia. My pewnie od Węgrów to w końcu wzięliśmy, chyba że od Rosjan. Szabla była najbardziej polska i najbardziej weszła do naszego języka i do literatury i do powiedzeń rozmaitych i rodzajów tych szabel było bardzo dużo. Czasami nawet o człowieku się mówiło, że to szabla, na przykład pierwsza szabla Rzeczpospolitej, jak wiadomo, to był Michał Wołodyjowski, chociaż on się nie bardzo do tego przyznawał, bo mówił, że inni go też poszczerbili w szable. No i jak się szło do boju, to się wołało do szabel albo szable w dłoń. No, szable w dłoń, łuki w juki, a łupy wziąć w troki, śpiewali panowie z elity. No, w każdym razie do szabli
się rwało wtedy, kiedy trzeba było bić, chociaż czy ja wiem, czy tylko bić. Bo wiadomo było, że do szabli trzeba było bić partnerów, najlepiej i do szabli, i do szklanki. Podobno z Węgrami byliśmy i do szabli, i do szklanki. Szable były czymś zupełnie naturalnym dla Polaka. Nawet one wrastały niejako w rękę. Ha, to śmiga jakby wrosła. Mówi o Demeszce, czyli o szabli damasceńskiej, Cześnik w zemście. Niejednego ona posła wykrzesała z kandydata. Szabla jest bronią najbardziej podstawową. Co lach, to szabla. Nie wiadomo, czy rzeczywiście kozacy tak mówili, czy to Sienkiewicz im w usta włożył, co lach, to szabla. No, ale wiadomo było, że zamiast człowiek można było powiedzieć szabla. I ileś tam szabel, i jechaliśmy w 200 szabel na przykład. Ileś szabel, czyli ileś ludzi. Szabla, człowiek, człowiek, szabla. Nie wiadomo dokładnie, czy jest to układ partnerski, czy jest to układ zastępczy, bo i człowiek jest szablą, i szabla człowiekiem, i człowiek jest z szablą, i szabla z człowiekiem. Eksperiencjum i życzliwościa. Życzliwością? Życzliwością służyć będzie początkowi drugiej strony. Kto to? Radcy wojownicy. Walczyłeś z nimi? Walczyłem. Są przebiegli i groźni. Teraz pokój na granicach, ale patrzeć ku nim trzeba. Patrzeć i być gotowym. Tarcze mają. Ty też tak umiesz. Umiesz, umiesz. W Turcji wojowników widziałem, co glinę szablami cieli. Szabla w lepkiej glinie tak jak w ciele utknąć może. Dlatego z ramienia bić trzeba, cięcia przeciągając. Tam dobry janczar zmęczenie ma za nic, tak więc sposobem dorwać go trzeba. Patrz, to Niemcy. Metodyczni i zdyscyplinowani. Nieraz mi przyszło zapał ich ostudzić. To szable? To nie stal, to dusak. Ostrze skórzane wiesion, oprawne. Tym właśnie ćwiczą, by szable do ręki ułożyć. Niepozornym się zdaje, lecz oberwiesz i boli jak diabli. Doświadczenie przychodzi wraz z ciężką pracą i wylanym potem. Człowiek wprawny w szabli patrzeć i widzieć musi. Czytaj z ruchu, ja... Jak sokół, który w wysokiej trawie mysz dostrzega. No. W drugiej połowie XVI wieku, pod wpływem sukcesów militarnych Imperium Otmańskiego, Europejczycy zwracają uwagę na elementy wschodniego uzbrojenia. W krajach niemieckich pojawia się dusak, czyli rodzaj szabli treningowej o drewnianej konstrukcji. To właśnie wtedy Europejczycy łączą broń typu wschodniego z założeniami rodzimej sztuki szermierczej. Polacy czerpią swą wiedzę na temat walki szablą zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, a także z południa poprzez Węgry. Upraszczają i modyfikują poszczególne techniki, tworząc tym samym podwaliny sztuki krzyżowej. Sztuka krzyżowa to brutalny system szermierki szablą w dawnej Polsce, który stał się powszechny w XVI i XVII wieku. Był on jednym z istotnych elementów potęgi militarnej Rzeczypospolitej przez kolejne 200 lat. Staropolska szermierka polegała na wykonywaniu błyskawicznych i morderczych cięć krzyżowych, łącząc w sobie elementy wschodnich i zachodnich systemów walki. Główny nacisk położony był na siłę cięcia oraz jego skuteczność, jak również wyjątkowo sprawny sposób przemieszczania się. Mobilność jest jednym z najważniejszych elementów taktyki.
Szkoła Krzyżowa wykorzystuje mieczowy sposób przemieszczania się stworzony w średniowieczu i wykorzystywany w okresie renesansu na zachodzie Europy. Strategię walki buduje się w oparciu o dwa następujące po sobie cięcia przecinające się na krzyż. Mamy tu do czynienia z ciekawym zjawiskiem łączenia i udoskonalania różnych technik odległych od siebie geograficznie. Wschodnią broń i jej niezaprzeczalne zalety połączono z bardzo efektywnym sposobem poruszania się stworzonym w Europie. Kiedy mogłem być sam, nad wodę chodziłem kozackim sposobem cięcia trenować. Razy w lustro wody wymierzałem, sprawdzając, czy wysiłek mój na marne nie idzie. Wiara w siły moje rosła. Dnia pewnego, chcąc dać popis umiejętności moich, w gniewie na nauczyciela natarłem. I na krzyż, Błażeju. Zwolguj trochę, zimna głowa w cenie. Wstawaj. Wstawaj! Wstawaj, Bekso! Jesteś martwy. Jeszcze raz.
czucie, Błażej. Dystans oceniaj. Z ramienia! Przeciągaj. Cięciem bij. Z biciem zastawiaj. Ręka wyżej. Z czasem płynność ruchu w ciało mi wrosła, a kij przedłużeniem ręki się stawał. Nauczyłem się, jak cięciem głowę odjąć, czy krojeniem wroga zaskoczyć. Pojąłem, jak ruch przeciwnika przewidzieć i jakim sposobem przewagę uzyskać. Kiedy jeszcze dniało, na górę skalistą wbiegałem, która od zawsze świątynią mi była. W ciszy i przestrzeni zawieszony czułem siłę, co we mnie rosła. To właśnie bicie się w palcaty stanowiło filar wyszkolenia szermierczego Polaków. Dzięki systemowi edukacji opartemu o doświadczenia weteranów oraz regularnym walkom na kije prowadzonym od najmłodszych lat, Polacy sztukę użycia szabli doprowadzili do perfekcji. Amen. Co niedziela podczas mszy uczony byłem zwyczaju świętego. Wszyscy panowie szlachta schodzili się do kościoła po wojskowemu szablami przypasani. Kiedy kapłan śpiewał słowa przypadającej Ewangelii, do boju szable z pochew dobywali. Tym obrządkiem okazywali, że w obronie wiary gotowi byli walczyć ochotnie i śmiało, a w potrzebie nawet śmierć ponieść. Nauczyciel powtarzał, że kto z Bogiem, Bóg z nim. Choć nie wiem, czy sam w to wierzył. Chrystus dawno ci wybaczył. Młodzież i inna czeladź idąca za swymi panami rzuciła się pod kościołem do kijów, by ludzi postronnych werbować. Jednych siłą, drugich fortelem do koła wrzucano, nie dając możliwości ucieczki, gdy wprzód walki nie stoczą. Tak się bili, aż do krwi rozlania, kijami na łbach, pamiątki zostawiając. O! Wiwat Rudy! Wiwat! Wiwat Kacper! Wiwat! Wiwat! Silencium! Silencium, bracia! Jeszcze jeden. Instygatorzy psie, mać do mnie! Do mnie! Ruszać dubska, brać ochotnika do kółeczka. Żywo! I na mnie przyszła pora.
piskle z gniazda wyrzucone, nie zdaje sobie sprawy, jak wysoko wzbić się może. Hardy jest! Towarzystwo pięknie prosi. 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 Przyszedł gawron do sokoła stroszyć piórka, rzecz wiadoma. Lej go, Kacper, lej! Z dzisiejszej perspektywy walki na palcaty mogą być uważane za brutalne. Musimy jednak pamiętać, że ich rolą było przygotowanie wojenne młodzieży, jej hartowanie fizyczne i psychiczne. To kształtowało ducha walki przyszłych żołnierzy Rzeczypospolitej. Odparniało ich na trudy kampanii wojennych, zwykle w niekorzystnej dla nich dysproporcji sił. Łażej. Zostaw. Zostaw sam. Zakup takiej szabli, no to jest proces dwustopniowy. Bo szable kupowało się u szabelnika, ale szabelnik wcale nie musiał wykonać głowni. Głownię mógł wykonać kowal. I kowal miał te głownie już w kuźni podzielone, bo mimo że wykonywał jakiś proces technologiczny, zbliżony, wykonanie dwóch identycznych głowni było niemożliwe. Na skutek nieco innego materiału, zachowania nieco innych warunków. Czasami wychodziły mu głównie dobre, a czasami wychodziły mu głównie znakomite.
Pochwalony. Na wieki wieków. Witam, waszmość panów. Gdzie to Bóg prowadzi? Głowni zacnej szukamy. Nie mam, że tutaj taką znajdziecie. Proszę. Nauczyciel mawiał, że bez próby szlachcic szabli nabyć nie może. Objaśniał mi, jak prawdziwy kunszt od partactwa odróżnić i jakie metody temu służą. Ta jest najprzedniejsza. Głownie są zbudowane nie tylko z jednego kawałka materiałów, ale mają one laminarną budowę. W środku znajduje się miękki rdzeń, zewnątrz średnio twarde okładki, a w części tnącej bardzo twarde ostrze. Więc trzeba połączyć z sobą te wszystkie materiały metodą kowalską, zgrzewając w ogniu, no w odpowiednich proporcjach. Kiedy już sformujemy tą głownię i wyciągniemy na właściwą szerokość, musimy pamiętać, aby wykuć zbrocze. Kiedy te zbrocze jest już, powiedzmy, odkute w całości, tam pozostawiamy oczywiście fragment tego zbrocza, bacząc o to, żeby nie przekroczyć pewnych wymiarów, no, na wyrównanie. Jest to czynność bardzo przyjemna i łatwa. Kobieta w zasadzie mogłaby tą pracę wykonać i tak zresztą na pokazach często czyniłem. Bardzo zdziwione były panie, że to idzie tak łatwo, piękny wiór się odsypuje. Ostatni cykl, taki przed hartowaniem tej głowni, to jest równanie głowni. Nie zawsze to jest konieczne, ale zdarza się czasami tak, że ta głownia skrzywi się w tak zwane śmigło, czyli nie jest centrycznie osiowa. Wtedy używamy taki duży młotek o bardzo szerokiej powierzchni. Druga osoba, pomocnik, uderza na sygnał właśnie tego prowadzącego w ten młotek. I w ten sposób pięknie się stabilizuje tą głownię. I to jest w zasadzie głownia przygotowana do hartowania. W samym procesie hartowania bardzo jest ważny moment zanurzenia do chłodziwa i orientacja względem stron geograficznych. Głownia ma tendencję do patrzenia się. Wygina się albo w prawo, albo w lewo, jeżeli zmienimy tą orientację. Przy zachowaniu linii magnetycznej północ-południe zawsze głownia wychodzi o wiele prostsza. Sprawdziłem to wielokrotnie i wiem, że tak właśnie jest. Taką prawdziwą twardość ta głownia uzyskuje dopiero po okresie około 8-9 miesięcy. Kiedy ona sobie odleży, kiedyś tak czyniono, te głownie trafiały do stosownych magazynów i tam leżakowały. Czas jakiś dopiero były przeznaczane do oprawy. Głównie odpuszczone po zahartowaniu, odpuszczone, czyli przystosowane do dalszej pracy, brałem ponownie do wykończenia po tym rzeczonym czasie, właśnie 8-9 miesięcy, i one były twarde jak szkło. Więc coś się musi z nimi dziać. Na czym to polega? Czy jest to magia, czy jest to mistycyzm? Nie potrafię powiedzieć. Ja stwierdzam fakt, że tak po prostu jest. Nauczyciel połą od kontusza głownię obtarł, by tłustość usunąć, jaką niektórzy skazy maskowali. Zaraz też grzbiet szabli okiem zmierzył, czy prosta, bo taka tylko w locie celu sięgnąć może, i krzyżem ciął w powietrze, by świst dźwięczny dała, co ostrość potwierdza. Potem płazem o zgięcie siodła rąbnął, by wibrację wyczuć i sztywność głowni ocenić. Na koniec szablę z uczuciem ujął i palcem wielkim po tylcu szabli przesunął, szczerby szukając, która słabość głowni obnaży.
zasłużyłeś. Szable były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako najcenniejszy rodzinny klejnot. Klejnot będący świadkiem minionych bitew i doniosłych wydarzeń. Szable konsekrowano, nadawano im imiona, były one otaczane wielką estymą, szczególnym szacunkiem. Był to oręż doskonały, który w sercach Polaków znalazł wyjątkowe miejsce. Starczy teraz? Damast, panie. Tyle złota, ile waży. Sama głownia jednak nie wystarczy, aby powstała szabla. Potrzebna jeszcze jest rękojeść. I ta w zasadzie wyróżnia, czy szabla jest polska, czy jest obca. To nie głownia świadczy o tym, bo bardzo często w polskich szablach mamy do czynienia z głowniami obcymi. Są to głownie austriackie, styryjskie, włoskie, tureckie, oprawione w polskie oprawy. Rękojeść jest dość skomplikowana i składa się z reguły z dwóch krzyżyków, przy czym jeden może być nieco inny, z którego formujemy paluch. Rękojeść szabli kształtowała się na przestrzeni wieku. Na przełomie XVI i XVII wieku tworzy się tak zwany typ szabli polsko-węgierski, czyli szabli zaopatrzonej w tenże paluch. Jest to wynalazek, któryśmy zastosowali, wykorzystując rozwiązania z zachodu Europy do naszej polskiej szabli. Polska zajmuje szczególne miejsce geograficzne i my mieliśmy tą szansę połączyć wszystkie te korzystne cechy broni wschodniej i broni zachodniej. Nie na salonach, ale w ogniu bitwy. Poprzez próby, testy ta broń nasza po prostu się sprawdzała. To była doskonała broń. Za pomocą szabli rozstrzygano pojedynki, karczemne awantury oraz sejmikowe spory. Mówiono, że bez karabeli ani z pościeli. I choć szabla towarzyszyła szlachcie w życiu codziennym, to jej prawdziwym żywiołem była wojna. Latem roku pańskiego 1632 wojska moskiewskie Smoleńsk obległy. Dwa lata później chorągwie nasze z odsieczą przybyły i wroga na lewy brzeg Dniepru wyparły. By dobić go, przebijaliśmy się skrycie lasami w kierunku ich obozu. Linię odwrotu chcieliśmy im przeciąć. Co za skała? Kryjcie! Landy. A ty się blisko mnie trzymaj, jasne? Jasne. Dzieć, siamać. Tu. Idą. Bal! Ah!
Zaskoczyli nas. Walczyliśmy wściekle, lecz pod naporem wroga ustąpić przyszło. Ja zaś o życie zawalczyć musiałem z carskim oficerem, Dymitrem Repninem. Uciekaj. Uciekaj!
złapać. No Boże, jak pięknie. Zgasnąć. Kiedy przyjdzie pora? W pamięci ofiarę życia Jana Jerlicza mając, w dalszych bojach spokój znalazłem. Szablę zdobyczną moskiewską w jukach wiozłem, w podzięce za życia ocalenie, i tą w kościele naszym jako wotum złożyłem. Ciężka to była chwila, i serce z żalu za nauczycielem ból wypełniał, ale i wdzięczność ku niemu ogromną czułem. Tak też modlitwą Zbawcę mego pożegnałem. Przetaczają się przez Rzeczpospolitą. Z konia zsiadać i szablę odkładać z rzadka mi przychodzi. Choć sam jeden niewiele znaczę, to stojąc ramię w ramię z żołnierzem z różnych stron kraju, co wiary jest różnej, mur potężny tworzymy, by trwogą serce nieprzyjaciela napełnić. Bo taka jest nasza powinność, z szablą w dłoni ku chwale ojczyzny walczyć, śmiercią gardzić i majestatu Rzeczypospolitej bronić.